Witam was bardzo serdecznie na nowym odcinku z Policji vs. Złodzieje. W dzisiejszym odcinku widzicie, jaką mamy potężną armię. Siema ekipa. Jak słyszycie, mamy bardzo dużo osób. Jest tyle osób, ponad 50 osób. Mamy bardzo duży zespół policji. A ja mam niedźwiedzia. To jest Boris. To jest Boris Niedźwiedź. Boris, to jest przyjaciel. To jest przyjaciel z Ameryka Rezer. Odwiedzili nas dzisiaj rosyjscy żołnierze, tak? Jacy policjanci. Żołnierze? Policja. Policja. Boris, jednak wyciągaj tego kałacha. Będzie trzeba go wysłać. You go to gulag. A ja przyszedłem tutaj, Kamilo, z tym kałachem tylko po to, żeby ci go podarować, stary. Widzowie, musicie zostawić lajka i subskrypcja na kanale Ekipy TK. Dokładnie, a jak zostawicie suba, to pojawicie się jak te osoby, które właśnie zasubskrybowały. Tutaj widzicie listę ostatnich subskrybentów. Pamiętajcie, zostawcie dzwonek, bo to bardzo ważne. A my co? Lecimy! 3, 2, 1, 1, 2, uwaga, 5, 4. Dobra, startu, lecimy, lecimy, lecimy. Halo, Timo, słyszymy halo, się? Halo, słyszymy się, Rezrito, co tam? Super, super. Jeszcze raz coś ktoś powie na tym Discordzie, to chyba go wyrzucę. Timo, właśnie, Timo. Ja. Timo, stary, Timo. Ja. Nawet nie przedstawiłem ciebie, że stary jesteś no, ze mną komendantem. No bo ty taki jest i ty wolałeś siwego Ukraińca pokazywać. I co, stary, mamy jakiś plan? Nie, no spontan, nie chyba. Spontan? A kurde. Aż tak? Musimy być tam, gdzie nas nie powinno być. Czyli pod muzeum, tak? Tak, taka zabawa psychologiczna, nie? Okej, okej. Jesteśmy FIB. Czyli tajną jednostką, stary. Co o tym myślisz? Bo ja myślę, że jesteśmy niepokonani. Ja bym się osadził, jeździł wokół. Ej, to są za dwie formuły takie? Jakie formuły? No taki misiu tam jezi. Bolidy są. So. No, bolidy. Gdzie? Czeka, lecimy z nim. Ja podjadę. Proszę powtórzyć, jakieś bolidy idzie na Grove Street, tak? Przed chwilą nam bolid jakiś przejechał przed oczami. A gdzie jesteście? Obok tej takiej... Obok komendy. Wjechał blisko na parking. Ale tym misiem jest Kamilos chyba. Ale w bolidzie? Wjechali na parking, goni ich, wjeżdżają na drugie piętro. Przekraczają prędkość, jeden bolid zniknął, w sensie uciekł mi jakoś. Gdzie to jest, stary? Nie mam pojęcia, ci powiem. Pa, pruje się. Co? Walimy do nich, czy nie? Nie, nie, uciekaj stąd. Ogólnie podejrzany samochód przekroczył prędkość. Jestem obok, praktycznie obok misiero. Podejmuję zatrzymanie. Dawaj, polecimy na mission, przyjmiemy go. Tak. Gdzie mnie dalej gonią w ogóle tego? Gdzie ktoś jest? To jest? Gdzie? Coś? Ostatnia lokalizacja to była jedna misiero, druga to była komenda na Davis. Oni coś szykują, ja myślę. Ja bym wstrzymał się w stronę tak kasyna, coś takiego, wiesz? A dawaj, skoczymy. Dobra, jedziemy naprawić radiowóz. Jest obok komendy bezpośrednio. Zmierza w kierunku pasy. Co? Patrz! Ton? Ton! Halo? Ty? Kto to? O czym wy mówicie? Czy wygoniliście właśnie policyjny radiowóz? Tak, bo nie było blipa na mapie. Bo ja na plaziam jazdu Jolo Maryja. Mam bolida, jestem koło banego. Ja nie wierzę, jak tak dobra policja jest u nas, stary. Dobra, trzeba tego bolida wziąć i wywalić im te bolidy. Przecież od kiedy można bolidem po drogach? Najpierw nie mogę dogonić. Wow, 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 wow. Gdzie jesteście? Salon samochodowy z imieniem. Dobra, zatrzymajcie i poczekajcie na nas. Nie, już mi odjechał. Ale gdzie? Jedzie w stronę Arkadiusa. Jechaliśmy w stronę salonu Simeona i tam go zgubiłem. Arkadiusz, czarny bolid. A to my może jesteśmy tym zasranym bolidem? Lokalnie, no. W którą stronę się porusza ten bolid, gdzie wam ucieka? Zgubiliśmy go. A jedź no pod ten M-Bank. 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 No pod arenę. Jadę pod M-Bank. Pod arenę. Czemu pod arenę? No bo stamtąd bolidy brali. A tam są bolidy? No chyba są. A w ogóle, widzowie, Kali nam sprzedał takiego małego spoilera, że będzie dzisiaj tak grubo, że nie wyobrażacie sobie. Ale zobaczymy, ale więc oglądajcie do końca. Spokojnie, ich zapał. Dokładnie. Wow, uj. Sorry. Ale stary, zobacz, że na każdym rogu, dosłownie na każdym, jest ktoś po prostu. No to chyba dobrze, nie? Jest nas dużo. Każdy w zamkamarku, ściany mają oczy. A to nie było coś z uszami? No, widzę auto z panego Grossy. Z Frida. Zaznaczaj mi to, stary. Dobra, jedziemy, jedziemy. My też jesteśmy blisko, jedziemy. Ucieka nam. Łada, wow, 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 wow. Jesteś gdzieś tam. Widziałeś, stary, Kamilosa minęliśmy. Prawie się w niego waliliśmy. To podstawy do zatrzymania. Prędkość plus przejazd czerwony. Obywatelu, na ale pobocze zapraszamy. Panowie, jedna, dwie jednostki maksymalnie, reszta... Wszystko, jedna jednostka z nami zostaje. Zapraszamy, wytłumaczymy to, spokojnie. Ale nie mam czasu, no to gadajcie szybko, a nie, bo zgrywacie teraz pajacu. Pana, proszę pana, przejechał pan na czerwonym. Jak na czerwonym zielony było? Prosimy, nieprawda, na pobocze, pogadamy zaraz. Stoję na poboczu, nie gadam. To nie jest pobocze. Odjeżdża jedna jednostka od niego.
Ja myślę, że tutaj coś trzeba zdziałać z tym kagatkiem, jak nie chce zjechać, co? Kolego, zjeżdżasz, no. Nie zjeżdżam, bo się śpieszę. Czekajcie, no to gdzie tu mam stanąć, bo nie wiem, gdzie tu no, stanąć. No, jedzie pan już na tym czerwonym w lewo, tak? No, czy to jest lewo? Dobra. No, zapraszam, tutaj pan zjedzie w uliczkę, tak, 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 tak. Ubezpieczaj mnie, mój kompanie. Witam, no. Proszę opuścić tutaj szybkę. Słyszymy się już dobrze, opuszczam, tak? No. Wie pan, co zrobił? No właśnie, nie wiem, no nie wiem. No to tak, przekroczenie prędkości no. I przez ten czerwony świetle, więc w dniu dzisiejszym zostaje pan ukarany mandatem w wysokości $500. Dobra, a tak zapytam jeszcze, czemu to było 15 radiowozów? Dzisiaj komenda dysponuje w bardzo dużym zasobie policjantów, proszę pana. Proszę się przedstawić, proszę pana. Wiktor Szczepaniak. Na pewno. Wiktor Szczepaniak? Tak. Okej, dobrze. No to ja panu podaję kwitek, pan podpisze. Dziękuję. I tyle, $500 na przelew na konto bankowe, tam pan ma. Dobrze. Dobrze. Z Bogiem i szczęśliwej drogi, tak? Do widzenia. Wow, 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 ucieka pan. Tak, 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 ucieka, uciekaj, uciekaj. Gangsterzy do was strzelają. Nie do nas, do pana. Uciekaj, nie, no uciekaj! Do strzelali, do policjanta! No co ty robisz? Uciekaj! Biegną tu! Dobra, uciekamy, bo tu dymy się kręcą. Dziś po chyba tym Los Santos jeżdżą. Co jest za szybkie fury, co nie, obywatelu? Halo? Nierozmowny? Dobra, zostawiamy to. Halo? Dobry, dobry. Czemu pilnujesz chodnika? Czekam na kolegę. A. No więc wiem, że ten rezerw to was za bardzo pewnie nie zachęcił, ale dla mnie możecie taktycznego lajkasza zostawić, subika z dzwonem, walnąć w dzwona, bo rezerw nie zasługuje, ale ja zasługuję. No dobra, jeżeli ja was przekonałem, albo Timo, no to wiecie co robić, możecie zostawić tam lajka i suba, będziemy wdzięczni. A, jeszcze dzwoneczkiem, bo to no, bardzo oczywiście ważne. Oczywiście dzwon jest najważniejszy. To nie? Podjedziemy do niego. Mordo, ważne czy nieważne? Co? Ważne czy nieważne, mów. Co ważne? No ważne czy nieważne? No żeby zostawić dzwoneczek. Ja, bardzo ważne. Więc sami słyszeliście, każdy uważa, że jest bardzo ważne, więc zostawcie tam subika z dzwonkiem. Pozdrawiamy. Wow, co się dzieje? Stój! Na pobocze, raz! Co to ma być? Halo? Co jest? Zapraszamy na pobocze. Co ty robisz, gościu? Na pobocze, raz! Mamy bolid, jesteśmy obok Tala. Którego szpitala? Jesteśmy obok tej komendy drugiej. Halo, na pobocze! Ty myślisz, że cię nie dogonimy? Widzisz, jak jeździsz w ogóle? Nieważne, nieważne, nieważne. Co tu się stało? Wyścig zakończony za bolidem. Panie przestępco? Ej, w ogóle był jakiś napad? Nie, na razie ciszę, nie. Nam się wydaje, krążymy na razie koło jachtu i nam się wydaje, że będą robić jacht, ponieważ krążyły dwa bolidy. Stary, kurde, coś tutaj jest podejrzanego. Nic się nie dzieje, stary, nic. Ale ja nawijam cały czas, jak na rozprawce, ale że z rozprawki dostałem ostatnią jedynkę, to nie umiem. A właśnie, widzowie, może ci powiedzieć, jak wam półrocze minęło, bo od 20 mamy zdalne, tak? Tak. Większość uczniów i powiedzcie, czy zdaliście, czy nie, czy macie coś, poprawialiście ostatnio. Jesteśmy tego ciekawi. No, hashtag zdalne w komentarzach, niekwalifikowanie z matematyki. Co tu się dzieje? Halo, Nord Yankton, uciekli wam policjanci. Halo, Nord Yankton, halo. Priwiet. Priwiet. To poszło priwiet, nie tak. Priwiet. Chcieliśmy zmianę samochodu od siwego. Dobra, nie, nie jedźmy stąd może, bo... Bolid potrącił osobę. Gdzie? Gdzie? Kierujemy się w stronę Mola. Dobra, jesteśmy blisko w sumie. Też jesteśmy blisko. To jest bolid. O, a, mamy bolida, na pobocze, halo, wow. Prawdopodobnie halo. Jesteś koło czajnej nektarny. Stój, gagatku. Wow, wysiadaj, co ty robisz? Ej, mamy bolida. Gdzie? Halo, na pobocze, kolego. Chinatown. Halo, Timo. Halo, proszę zatrzymać. Na pobocze. Dawaj za nim. Tu uliczka w lewo. Uliczka w lewo. Prosto, w prawo skręcił. Jedź tu w prawo może. Wyciągnął broń do mnie długą. Dawaj go. Na pobocze. Chciał do mnie walić. No, koło pola. Na pobocze albo cię rozstrzelam. Dawaj rezerw, pokaż drive mistrza skilla. Nic nie dotknąłem. Nie sprzęta technika. Bolid mu nie pomoże. Dokładnie. Szczegół, że jedziesz szybciej. Mamy bolida czarnego. Gdzie jest? Na pobocze, tak, wow! Co nami? Ej, to było dobre. No, o tak. Nie wypychajcie go, zablokujcie go. Wysiada może. Wysiada! Wysiadaj. Paralizator, dawaj. Timo, wsiadaj. Gonimy Lamborghini, jesteśmy tutaj przy Simeonie. Przekroczył prędkość. Gonimy się. Dobra, nie strzelajcie z tasera, gońcie go. I zamykajcie auta, to jest najważniejsze. Za szybki jest. Którą autostradą, lewą czy prawą? Stój, stop resisting, obywatelu! Zatrzymaj się! Zatrzymać. Dobra, zatrzymaj się, obywatelu! Co ty robisz? Zatrzymaj się, nie masz szans! Porozmawiajmy, jest jeszcze dla ciebie szansa! Nie masz opon, nigdzie nie dojedziesz! Halo, słyszymy się? Obywatelu, Los Santos, halo! Jakieś Lamborghini z nami jedzie czerwone? Czerwony Lambo z nami jedzie, uważajcie. Wiemy co kombinujecie, nie wysiądziesz! Wow, potrącił naszego, wybuch! Czerwony, pali się. Dobrze! To nie znasz. A i co, kolega się pali?
Wiemy o tym. Ma wyciek paliwa. No i co teraz? Lokalizacja na bieżąco. Jedziemy. Podejdź do niego, podejdź. Nie. Broń długa. Jedź za nim, spróbuj. On wie, czekaj, ja objadę. Uciekaj. To on, pa. No i co teraz? Na pobocze. Zabij frajerze. Wow. A i co teraz? Ja ci dam frajerze. Widzimy go obok jubiler. Wypadł. Tak, papa, biegnie, tutaj, patrz. Wyciąga broń. Czy potrzebne jest wsparcie? Dawaj. Na razie nie mamy się jednostki. Głowy nisko. Taser? Go, dawaj. Dobrze, dawaj go. Biegnij. Wyjeżdżamy. Dawaj, wleć tam. Dawaj, przez pół spróbuj. Haha, i co teraz? Tłumaczy się! Myślałeś, że coś ci się uda. Nie jedźcie tutaj wszyscy. Nie, zapraszamy. Znaczy... Przejechał mnie! Jedziemy na strzały. Strzelajcie mu po oponach. Mam poszukiwane auto, te czerwone. Dzięki. Po oponach. Kto tu wydaje w ogóle te? Jak coś to ja jadę tym niebieskim. Jak tam, Timo? Gdzie jesteś? Celuje do nas. Dawaj, pod komendą! Jaka komenda? Jest, Beskitu. Dawaj. Tak. M20. Ma zakładnika. Biega na komendę. Broń długa. Słyszę kolucha przy drzwiach? I co teraz? Stój! Podaj się! Halo! Mają komisariat widzowie. Dupa, lipa, tragedia. Dobra, jak coś to ja podejmuję negocjacje, jeżeli się nam w ogóle uda. Tak, broń długa, pozwalam. Nie wpuśćcie nikogo do komendy, bo mogą tu przyjeżdżać. Prosiłbym, żeby tak dużo nie było, bo jeszcze to jest tylko jedna osoba. Więc połowa z was może jechać. Nie strzelajcie, co wy robicie? Co tu się dzieje? To jest nasz komisariat! Nasze, pamiętaj, wspólne! Dokładnie. Kamilos, stary, my się szukaliśmy, widzieliśmy jak ty, stary, jakieś auto w ogóle dałeś, jakieś dziwne. Poznaj Michaela DeSante, jest rosyjskim szpiegiem. Michael DeSantowicz. Ale dobra, wracając, bo my przed chwilą byliśmy na tym komisariacie, nie? I go przejęli. Dobra, stary, wiesz co, ja bym zaczął negocjacje, jak oni tam coś chcą, co nie? Widzę też ludzi, którzy tam okej, to ja cię będę odsłaniał z niedźwiedziem. To ja podejmę, stary, negocjacje, wiesz? Chodź, wchodzimy, chodź. I dawaj Miśka. Dobra, bez Miśka, stary, wchodzimy. Dawaj, chodź. Strzelać? Strzelałem! Możemy strzelać do buzarda? Strzela. A, walcie. Zwykły buzard. A to opancerzony? Dobra, biorę helkę. Panie szefie, można też pobrać drugi helikopter, czy tylko jeden? Nie, bez przesady. Siadajcie, dwie osoby do helki. Gdzie? Można się podnieść? Zestrzelinam! Nie. Stary, ratuj! Gdzie oni są? Wchodzimy. Czy nie? Nie żyję. Po 5-minutowej przerwie. Chodźcie na dachy. Ile tam jest osób? Co jest? Z tego dachu ciężko zeskoczyć, wiesz? Gdzie oni są? Tak, walcie do nich. Jeden po moście biegnie, kacze na ten parking policyjny. To ja jestem, co ty robisz? Widzicie? To my jesteśmy pod tym niebieskim billboardem. Dobra, ja wchodzę od dołu komendy, nie wiem. To widzicie ich? To kto tak wali cały czas? Oni są po drugiej stronie. Oni w ogóle są na tej komendzie? Jak to? Po drugiej stronie. No. Na dachu! Przecież to nasi! To czemu oni do nas strzelają? To nasi są! Z billboardem jest Michiel. Kto jest na budynku z billboardem niebieskim? Kamilos nas zdradził. Rosyjski zdrajca. Plecy. Czemu nasz dom nie wali? Dawaj, siadaj. Chodź, Timo. Siadaj i chodź, podnieś. Dobra. Patrzcie, strzelają teraz. Mają strzały są na mapie. Dawaj. Wal do nich. Leżą na dach. Można dać podaj sobie rewajs. Nie? Nie żyjesz. Oni nie żyją, panowie. Hunting, szukajcie kolejnego, panowie. Walcie do wszystkiego, co się rusza na tej zasranej planecie. Wcześniej było to powiedzieć. Oprócz do nas. Co? Kto go za? Co? Wygraliśmy? Let's go! Co? A może let's go! Już wygraliśmy sezon, czyli finał. Co jest? Dobrze. Jak widzieliście, wygraliśmy sezon, więc oczekujcie na kolejny. Na pewno kilka odcinków się pojawi na ekipie. My wam dziękujemy. Dziękuję mojemu partnerowi, dzięki. Którego się to by kompletnie nie udało. Szczegół, że nasi w donos strzelali, ale to już szczegół. Skinęliśmy. Następnym razem was pokonamy. A, Maciek, za swoje. Dobra, więc dziękujemy za oglądanie. Ze mną była cała ekipa TK, więc siema. Siema.